Siedzimy z Onarem w warszawskiej Galerii Koro parę dni przed premierą płyty Dorosłem do rapu, więc pierwsze pytanie nawiązujące do tytułu. Kiedy tak dorosłeś do tego rapu? Teraz, parę lat temu, jak to oceniasz? No wiesz co, myślę, że to musiały minąć lata, musiały lata przejść, żebym znalazł się tutaj, gdzie jestem. Musiało się wydarzyć parę rzeczy w moim życiu, mniej ważnych, bardziej ważnych dla mnie pod względem, w cudzysłowie, kariery rapowej i osobistym. No i myślę, że to naturalny proces, nie można powiedzieć, że to trwało rok i już się zmieniłem o 180 stopni. Myślę, że to sukcesywnie we mnie jakoś dojrzewało i ta przerwa też spowodowała, że poczułem się pewnie i wyluzowałem się trochę, odpuściłem z niektórymi rzeczami i osiągnęliśmy zamierzony efekt. Też tak jak patrzymy na te tegoroczne płyty, no to Payama, reedukację, prawda? Hemgru też mocno zaznacza to swoją jakby zmianę linii poglądowej, prawda? Choćby jak Wilku mówi, że już się nie zgadza z niczym, o czym mówił, się żyje, prawda? No ty teraz i tak dalej. Czy myślisz, że to jest jakby z czegoś to wynika, czy to jest po prostu kwestia tego, że jesteś w podobnym wieku i to jakiś tam naturalny etap dojrzewania? No myślę, że to i to, co powiedziałeś. No myślę, że jakby mało osób jakby jest... Nie chcę, żeby to się zabrzmiało, ale myślę, że naturalną rzeczą jest, że zmieniasz pogląd na niektóre tematy i coś ci się bardziej podobało kiedyś, a teraz mniej, albo w coś byłeś bardziej zaangażowany, a w coś mniej, no i mówiłeś inne hasła i to wcale nie trzeba doszukiwać się do jakiejś hipokryzji albo czegokolwiek w tym, jak niektórzy próbują. A my jakby rejestrujemy swoje życie w postaci płyt. Myślę, że jakbyś ty nagrywał, czy ktokolwiek rejestrował swoje życie na płytach, w teledyskach i tak dalej, to są jawne dowody. No, ludzie, którzy po prostu chodzą do podstawówki, później do liceum, też robią co innego, tylko że mają to tylko gdzieś tam na zdjęciach albo jakieś flesze wspomnień. No. My mamy to udokumentowane i dlatego, ale tak jak mówisz, wydaje mi się też, że musi minąć czas i musisz do niektórych rzeczy dojrzeć, a niektóre muszą ci się już znudzić, bo jesteś w cudzysłowie za stary na to. Też generalnie po premierze wczorajszego singla, gdzie mówi, że już nie będziesz nawijał o butach, o melanżach i tak dalej, no to już można przeczytać komentarze, a szkoda, bo Onar właśnie w bangerach jest najlepszy i co ty na to? A wiesz, no myślę, że nieskromnie mogę stwierdzić, że kawałek Dorosłem do rapu tytułowy jest jakiegoś rodzaju bangerem, nie jest właśnie tematycznie o rzeczach doczesnych, uciechach i samych przyjemnościach, a tylko o tym, o jakichś uczuciach i tak dalej, o moich spostrzeżeniach, a wcale ten temat nie musi być taki, jak nawinęliśmy to w powrocie do treści. Więc no to przykro, mam nadzieję, że i tak tych słuchaczy, którzy takie robią wpisy, przekona moja płyta, sprawdzą ją i będą mogli wystawić wtedy opinię, a nie jakby po jednym kawałku. Chociaż ten kawałek też ma chyba dobry odzew i się podoba ludziom, więc więc fajnie, no, to o to chodzi przecież. A nie bałeś się, że tak właśnie tak wyraźnie odcinając się od tej tematyki imprezowej, że jakoś tam przekreślisz trochę te swoje klasyki? Myślę, że nie, no wiesz, myślę, że jak będziemy grać jakieś koncerty i tak dalej, no też się będę grał, to nie jest tak, że wiesz, że wrzucam wszystkie płyty do kosza, no to jest moja historia i tak dalej, ale ja mówię o tym, co teraz robię i co chcę robić w najbliższym czasie na pewno. Jakby ten kierunek obrałem i jakby w tym mogę się w pełni jakby teraz spełnić i mówić w 100% to, co mam w głowie i jakby to mi pozwala, no, zrobić to. Tak a propos numeru Farbowane Lisy, w których mówisz choćby o tym, że niektórych raperów nie poznajesz, jak słuchasz wywiadów z nimi, to czego głównie dotyczą te wypowiedzi, po których myślisz, że jednak ich nie znasz? No to muszę chyba bez komentarza zostawić, bo za dużo byśmy zdradzili prywatnych rzeczy. Nie, no... Możesz bez ksywek oczywiście. No... Wiesz, no... Jeśli słyszę z pierwszej ręki od kogoś o tym, że nie będzie czegoś tam robił, bo to jest bez sensu. Później za 2-3 miesiące słyszę, że on to jednak robi, bo to jednak teraz ma sens i wszystko się, wiesz, jakby odmieniło, ale mimo wszystko po tym czasie, jak to zrobił, mówi znowu, że to było tylko tak po to, żeby na przykład słuchacze i inni docelowi też to sprawdzili, wiesz co? To są takie zagrywki, na których ja jakoś nie uprawiam i jakby mnie one nie interesują, wolę mieć małą garstkę słuchaczy, ale tacy, wiesz, którzy są pewni, że to, co teraz robię, jest okej, nie? A skąd pomysł na to, żeby zestawić ze sobą te dwa pokolenia ulicy w numerze hip-hop?
pokolenie ulicy, dobrze zakreśliłeś. Wiesz co, nie dobierałem tego w ten sposób, dobierałem bardziej, z Chudym już gadałem parę razy dobrych już na imprezach, żeśmy gadali i jakby tam propsowaliśmy swoje jakieś tam dokonania i tak dalej i stwierdziliśmy, ja go kiedyś zaprosiłem, powiedziałem, że fajnie było zrobić numer razem na moją płytę, on powiedział, że zajebiście oczywiście, że zrobimy. A ogólnie był taki jakby zrobiłem sobie styl dobierania gości, że chciałem po dwóch mieć w kawałku, bo ta płyta wiedziałem, że nie będzie długa. Ja miałem jakiś cały koncept na nią i tak dalej. I chciałem po dwóch raperów. No więc jak miałem kawałek z Chudym i miałem jakąś gamę gości, którzy jakby pasowali do tej płyty, do tego momentu jak teraz, gdzie jestem, z kim rozmawiam, a z kim nie rozmawiam i co robimy. I chyba bodajże na teledysku. A pamiętasz jak, albo może nawet nie chcę kłamać, chwilę wcześniej grałem z Kosim, że fajnie było właśnie też zrobić kawałek i mówię, no kurczę, obydwoje są, wiesz, zajebistymi raperami, jednemu i drugiemu wysłałem beat, powiedzieli też, że pasuje, później wysłałem zwrotkę z Efrenem, też powiedzieli, że zajebista, że robimy to. No i co, no i myślę, że wiesz, to fajnie się sprawdziło, bo myślę, tak... 3 lata temu, jakbyś zapytał kogoś, czy Chudy HZD nagrał z Melem, to by każdy się zdziwił, a tak samo byłoby z Kosim. A ten kawałek ma uniwersalny przekaz, który myślę, a każdy powinien zrozumieć i docenić. Zresztą na pewno musisz przy okazji tej płyty się nastawić na takie zarzuty, że potem jak jeden na milion, który był bardziej eksperymentalny, bardziej nowoczesny, przyjęło się gorzej niż Pod prąd, to że poszedłeś w te klasyczne rytmy, dlatego że jest znowu jakby renesans zainteresowania nimi. Jakbyś odparł to? Wiesz co... Jakbym to odparł? No, powiem ci, że ja jakby robiłem zawsze płyty takie, jak mi się rap podobało, jakiego słuchałem. I po 1 na 1 milion też dużo odpoczywałem, tak naprawdę od pisania, słuchania i tak bla, bla, bla. I jak słyszę na przykład nowe rzeczy, które robi, nie wiem, Young Jeezy, którego pierwsza płyta była dla mnie naprawdę mocnym strzałem, tak teraz tego nie mogę słuchać, po prostu wiesz, bo naprawdę jest to tak wtórne i zalejące swój ogon, jest po prostu złe. Nie podoba mi się, wiadomo, że są niektóre sofowe kawałki, mimo że tego teraz też tak normalnie aż nie śledzę, ale są bangery i tego też nie można zabierać, ale myślę, że jakby wiesz, musi być jakiś moment, no i teraz to nie jest tak, że ja słucham w domu nowych, kurczę, sofowych płyt albo nie wiem, jakichś tam eksperymentalnych, a robię oldschoolową płytę, nie? Ja teraz, jak jechałem sobie do was, nie wiem, słuchałem jakiś Tribe Called Quest, kurczę, OGC, wiesz, to ma oldschoolowe rzeczy, mi teraz dobrze działają na serce i na mózg po prostu. Dobrze się z tym czuję i cieszę się, że mam starą kolekcję, też dużą płyt, które kiedyś kupowałem, teraz też kupuję sporo, ale tych oldschoolowych pierwszych wydań właśnie, wiesz, myślę, że z Backdowna chyba wszystkie, które w tamtych czasach wychodziły, pierwsze wydania i miło jest to sobie włączyć i posłuchać. Może się zdarzeje po prostu. Następna będzie Zestarzałem się do rapu, płyta. Ja czuję się żart. No, czyli bardziej po prostu kwestia tego, że w tym momencie słuchasz innych rzeczy i chciałeś takie robić, tak? Tak, no to jak mówię, no, przy zeszłej płycie słuchałem czegoś innego. Wiadomo, że jakoś to wpływa na, jakby inspiruje cię i starasz się robić coś fajnego, nie? A to wtedy dla mnie było fajne. A nie mówię, że teraz jest złe, no, tylko że jakby, wiesz, jestem w innym miejscu. Całkowicie. No, najlepszym moim zdaniem numerem na płycie jest Kiedy opadnie konfetti na dość premierowatym bicie Kuczka. Powiedz, czy była jakaś konkretna inspiracja do tego numeru, czy jest taki ogólny, jeśli chodzi o tematykę? No wiesz co, myślę, że każdy, kto jakby robi coś nieszczególnego, ale po prostu angażuje się w coś i ma lepszy moment i jest to 5 minut albo na 10 minut, a twojego czasu, kiedy wiesz, są wywiady i są koncerty, i są lampy i wszystko jest zajebiście, to wtedy no tak jest powiedziane w tym numerze. No, myślę, że każdy zrozumie jasno przekaz. To wtedy nie jest jakby sztuką być kurczę graczem, no, tylko jest sztuką wtedy, kiedy nie spadasz, ale idziesz w jakieś tam zapomnienie, nie masz siły, nie masz weny, nie masz wiesz, czasu na to wszystko i wtedy nie pójść w melanż i zapomnieć o tym wszystkim, co się robiło i poświęcało życie. Twardo stać na ziemi. Tak? Tak, tak. I to czy wiesz, czy masz ten lepszy moment i nie wiem, odnośnie rapu i jakby twój rap jest dobrze promowany i tak dalej, czy wiem, w czymkolwiek innym, no to ważne, żeby starać się, wiesz, mimo wszystko działać, no, kiedy jest źle, kiedy wiatr wiewa, czy niestety. W pierwszym numerze na płycie nawijasz, że jesteś tu od zawsze, od początku, już 10 lat temu nawijałeś, że byłeś tu od lat. Powiedz, co przez te wszystkie lata się najbardziej zmieniło w tym polskim rapie, twoim zdaniem? No, na pewno ze względu patrząc na rapów, no to jakby świadomość tworzenia, co nie? Te płyty, które moim zdaniem, i mogę to jakby mówię o swoich płytach też,
że były mocno chaotyczne, no jakby ja nie wiedziałem w ogóle, wiesz, nagrywamy, co robimy, od tego bitu, od tamtego bitu, wiesz, nie wiedziałem dokładnie, co chcę robić, gdzie i z kim nagrać, o co w ogóle tym wszystkim chodzi, a jeszcze każdy, wiesz, dawał mi 1000 dobrych rad i wiesz, to no może przez to też, że zmieniałem wytwórnię, a tak naprawdę można powiedzieć, że nawet w bardzo młodym wieku zacząłem rapować i jakby te płyty zaczęły się legalnie ukazywać, więc wydaje mi się, że świadomość osób tworzących, no, słucham, jak słucham jakiś singla albo coś, no to widzę, że jakby, wiesz, raperzy, no też tak jak wcześniej graliśmy, dojrzewają, co nie, i mają zdecydowanie więcej do powiedzenia i to jest fajne. Pod względem słuchaczy, nie wiem, tak jak mówisz, no teraz jest jakiś drugi boom, no, który jakoś tam wyjątkowo też się pewnie go nie wpisuje, bo jakby wiesz, ja jestem raczej tak w drugim rzędzie, zawsze stoję i jakby robię swoje no i też jakoś wybieram tą drogę, no nie mam takiego oparcia, no ja wiesz, nie poświęcam 15 godzin codziennie na rap, no. Chociaż też nie traktuję go w żadnym wypadku, jakoś w opcji wakacyjnej, ale takie mam miejsce i wiesz, no ja tego jakoś wyjątkowo nie odczuwam, no. Myślę, że na przykład abstrahując, to ma sens z zeszłej płyty, miał o wiele większą oglądalność niż te single, ale nie wiem dlaczego. A z tych rzeczy jestem bardziej zadowolony i o wiele, wiele lepszy mam odzew, w sensie od ludzi, których spotykam gdzieś na melanżach w Warszawie, w klubach, czy po prostu na ulicy i mówią, że wow, tak, teraz jest dobrze i to, więc miło mi to, wiesz, słuchać takich rzeczy i najwyżej, że jestem zadowolony, no więc tyle, a co, no wiadomo, że chciałbym, żeby było więcej słuchaczy i wszystkiego i bla, bla, i bla, 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 ale jest dobrze, no nie ma co się łamać, no na pewno jest to lepiej niż było chyba. Właśnie też wspomniałeś o tym obecnym drugim boomie, który jest dość widoczny w tym roku. I czym twoim zdaniem on się najbardziej różni od tego, co było 10 lat temu? No, myślę, że przede wszystkim, chociażby dzięki takiej akcji jak wasza, no to ci ludzie, którzy jakby, o których nie słyszeliśmy 2 lata temu, czy 3, a teraz słyszymy, no zdecydowanie się różnią i to bardzo mocno, oczywiście w tym tego słowa znaczeniu, od tych osób, które jakby wtedy doskoczyły jakby do rap gry, nie? Więc to jest fajne. Nie, raczej nie ma teraz takich, wiesz, przypadkowych jakichś eksperymentów, w sensie, że jakby naprawdę teraz coraz ważniejsze jest właśnie nawet młodych ludzi świadomość, jakby droga, którą chcą obrać i którą obierają i to, co mówią. W porównaniu od tego, co jakby było tam, nie wiem, 2000, tak? Powiedzmy, przyjmijmy to, że to był taki fala szła do góry wtedy, nie? Czy tam, nie wiem, 2002, może 3. To mi się wydaje, że jest dużo, dużo fajnych młodych raperów, graczy, nie? Którzy mówią coś z sensem i bardzo przyjemnie się ich słucha. Może to też jest w sumie kwestia tego, że teraz nie media wytyczają, tylko jakby ludzie sami oddolnie sobie wybierają, kogo mają słuchać, prawda, też na YouTubie i nie ma już tego. No, tego... wiesz, no nie ma, wiesz, jakby nie ma wyścigu do Viva MTV, nie? No jasne, i chyba to jest dawne twoje spostrzeżenie. No i fajnie, że tak się dzieje, no tylko mogę pogratulować wszystkim w tym roku. No, na płycie nawijasz, że nie powinieneś grać koncertów z powodów zdrowotnych, to jak to będzie wyglądać po płycie? Planujesz jakąś trasę, czy bardziej jakieś pojedyncze występy? Wiesz, jest klasyczna odpowiedź rapera, proszę zwiadom. Tak, planuję trasę, info wkrótce na stronie, teraz jest na Facebooku. Trasę, to jest szumnie, tak jak mówię, no myślę, że powinniśmy coś zagrać, ale nie okrzykiwałbym tego od razu mianem trasy. Chłopaki ze Step Records jakoś tam dbają to i już jakieś pierwsze terminy mamy i tak dalej, więc myślę, że powinno coś z tego wyjść, ale no wiesz, no, to jest jakby sytuacja opisana w tym kawałku. Krótka i na temat, stary, bo pojechałem lekko chory na 3 koncerty, pod rząd graliśmy, piątek, sobota, niedziela i jak wróciłem w poniedziałek rano, to już nie mogłem w ogóle nic powiedzieć. Co może się wydać, to jest śmieszne, bo wow, melanż i koncerty i tak dalej, to w ogóle nie o to chodziło, tylko stary, ja byłem zdesperowany, że nie mogę mówić, nie mogę pójść do sklepu i sobie nie skupić, ani do nikogo zadzwonić, ani w ogóle żadnej interakcji z ludźmi mieć, bo po prostu nie wydawał się ze mnie żaden dźwięk, więc poszedłem do lekarki, bo pomyślałem, że po jednym dniu też może będzie fajnie, ale drugiego dnia było jeszcze gorzej i w ogóle już całkowicie nie mogłem nawet, wiesz, żadnych już nawet... nic. Więc poszedłem do lekarki, która powiedziała mi, a co się panu stało? Dlaczego pan ma taką tę historię? Ja mówię, no bo ja tam występowałem. A pani powiedziała, żeby
No tam wiadomo, że przekleństwo było jakby podkreślające emocje, ale chodziło o to, żebym się pierdolnął w głowę, bo ja nie powinienem w ogóle nadwyrężać głosu, nawet powinienem ciszej mówić, nie mówiąc już o krzykach, a w ogóle już o jakby wysianiu głosu na godzinę na przykład. Ten, bo miałem taki krwawy wylew na pół krtani i przez 2 tygodnie inhalowałem się jakimś gównem i innymi antybiotykami, żeby wrócić do jakby normalności, więc to o to chodzi. Jakby grałem ze Stasiakiem zawsze koncerty i tak dalej, jest to, wiesz, odpowiedzialny gość, który jakby bierze na siebie część moich skutków, mojego obciążenia krtaniowego, że tak powiem, i zawsze mi pomaga, więc jeśli będę grał z nim, a pewnie tak, a jeśli nie z nim, to też mam jakąś tam alternatywę, o której rozmawiamy. No ja jakby, wiesz, muszę mieć hypemana dobrze przygotowanego, jakby znającego mnie, ja muszę go znać. Nie dlatego, że jestem leniwy i mi się nie chce rapować i się najebałem, tylko dlatego, że mam o połowę mniej jakby aktywną krtań niż ty, czy każdy prawie na tej scenie, więc to jest taki, wiesz. Ale no, wiesz, nie ma co płakać, no. Trzeba iść dalej i robić swoje. To może dobrym pomysłem był, nie wiem, własny mikrofon i akustyk na przykład, żeby inaczej to ustawiać. Wiesz, myślę, że tak, tylko myślę, że to by się sprawdziło w większych miastach, gdzie to wszystko jest zorganizowane, a nie tam, gdzie nie wiadomo tak naprawdę, o której się koncert zacznie, a jeden mikrofon wpadł do piwa. Więc jak wiesz, myślę, że dojdę do jakiegoś levelu lepszego i będę mógł sobie na to pozwolić, no to myślę, że tak, no, żebyśmy mogli tak działać. Ale póki co, no, trzeba jechać z tym materiałem i trzeba go promować. No. No to jeszcze na koniec chciałem poruszyć jeden wątek. Wątek płomienia dokładnie. Czy szykuje się coś? Wiesz co, no... Myślicie, może rozmawiacie, czy na razie solówki, bo wszystko odłożone jakoś tam no, do później? No, to wyglądało tak, jakby przed solówkami, albo tak jak już, jakby po płycie PZ Małolat, jak ja już zaczynałem, Paweł też jakiś tam puścił stary kawałek jakiś z takiego nowych produkcji. No i coś tam mówimy, no, że ja teraz nagrywam, mówi, no, ja też to chcę skończyć, bla, bla. I mówi, no i będziemy się płomień zrobić. No, zajebiście, zróbmy płomień. I mówi, no to musimy to odsunąć do tego, aż wyjdą chociaż solówki, no bo jakby nie możemy się jakby, wiesz, skupić, w pełni dokończyć w 100% zajebistych płyt, które chcemy i tutaj dogrywać coś na kolanie pisząc. Bo to nigdy dla muzyki nie jest dobre, moim zdaniem. Więc tak stwierdziliśmy. No i moja solówka już jest, tak? A Paweł ma być zaraz, tego co wiem. Więc jak to już zamkniemy, to myślę, że siądziemy. No wiesz, no, myślę, że to była fajna rzecz, no mimo wszystko od zeszłej płyty minęło 6 lat? No. 2006 czy 5 był? Bo jak był 5, to już będzie 7, bo najwcześniej wydam w 2012. Więc wiesz, myślę, plus jakby widzę po komentarzach, no, fajny singiel, ale kiedy płomień? Poza kiedy płomień? Więc to znaczy, że to nie jest jakby odgrzewany kotlet, że my musimy teraz zrobić, bo już nie mamy co robić, tylko chodzi o to, żeby zrobić płytę, która zapadnie ludziom w pamięci, co nie? Że to jest płomień, który po tylu latach może zrobić coś naprawdę wow znowu, a nie zrobić coś, co za pół roku będzie nieważne, bo chcemy to tylko sprzedać. Takie jest moje podejście. Myślę, że Pawła również, bo też nie jest od 5 lat w muzyce, więc nasza rozmowa się tak rozmyła i myślę, że wrócimy do niej za niedługo. Widziałem jakiś z Pawłem wywiad, też mówił o tym, że też jest za tym i jak tylko się dogadamy i wszystko będą pomyślne wiatry, no to byśmy ją zrobili. Ja jak najbardziej będę za tym głosował. Ja tak patrząc właśnie na te dwie wasze solówki, twoją, która już jest i PZ-a, która się kończy robić, to myślisz, że w którą stronę bardziej pójdzie ten płomień? Tą nowoczesną czy klasyczną? No jak żeśmy rozmawiali na samym początku tych produkcji naszych, to rozmawialiśmy, że to musi być raczej z szacunkiem do naszych wszystkich dokonań do miejsca, z którego jesteśmy i skąd jesteśmy i od kiedy tam jesteśmy i rapu, który wtedy był i tego, gdzie tak to wszystko zmierzamy, chcemy zrobić maksymalnie klasyczną, bangerową płytę, wiesz. Też myślę, że bez żadnych tasiemców, krótką i taką zwięzłą i naprawdę pełną energii, nie? I to będzie miało wtedy sens. Dobra, no w takim razie życzę ci, znaki ten tak jest, żeby to miało sens i żeby dorosłym do rapu się przyjęło odpowiednio i żeby się okazało, że słuchacze też dorośli. Miejmy nadzieję. No i powodzenia ogólnie. Dziękuję ci serdecznie za wywiad. Pozdrawiam.